Witam wszystkich bardzo serdecznie A dzisiaj odpowiem, a raczej postaram się odpowiedzieć na pytanie W którą kapsułę ja najchętniej in, zainwestowałbym z Rio 2022 Więc Przechodzimy do filmu, ale jeszcze przed Odwiedzimy stronę Szwagier Małpa z Dokładnie tak TradeBot, na którym no jak już pewnie wiecie Można używać TradeBota Czyli wymieniać swoje jedne skiny, takie o. które się tu wyświetlą na inne skiny. Takie o. Skina nie wlicza, znaczy skina. Strona wycenia skina, ale nie wlicza wlepek. Więc często przedmioty, które mają atrakcyjne wlepy, są dodawane tu po cenach normalnych. Tu macie przykład: dwie takie same łupy, takie same ceny, różne naklejki. Dodatkowo, 45% depozytu i już ostatni czas, żeby skorzystać z oferty, którą jest dodatkowy bonus do yy, tutaj trade'ów. Więc według mnie jest to całkiem spoko, bo wam to zwraca całe FI i możecie wylosować jakiegoś ciekawego skina. Więc ja bym sobie skorzystał, jak oczywiście chcecie, dodatkowo pieniądze z pierwszym trade'em z Godem, John, dodatkowe. Czy warto korzystać? Według mnie warto się zapoznać, warto poszukać czegoś. Jak szukacie play w idealne miejsce, jak chcecie zarobić, można zawsze posiedzieć. Ja już dużo akurat ze strony wyciągnąłem. Wszystkie moje transakcje są na filmach pokazane, więc. Według mnie warto obczaić. link w opisie, oczywiście. No więc, tak. Od razu zacznijmy dla osób nowych. Które nie znają mojego statementu, tylko weszły yy, zbulwersowane na film i mówią: e, Kurwa, przecież promocja jeszcze trwa. Po co kupować? Po co kupować? Tak, dokładnie tak uważam. To moja opinia. Że teraz dokonywanie jakichkolwiek zakupów z Rio, to nie jest tak jakby yy, coś niemądrego, nierozsądnego, tylko skrajny debilizm. Tak nazwałbym yy, osobę, która dzisiaj od razu kupuje Rio, a osoby, które zakupiły Rio w okresie w ogóle listopadowym czy, grudnie, nie, czy w grudniu, bo w listopadzie to już totalny debil, ale jak ktoś kupił w grudniu, no to jest strasznie nierozsądną osobą. Potępiam kupowanie Rio dzisiaj. Ok? Odpowiedź jest na pytanie: z, z tej perspektywy, w której jesteśmy dzisiaj, na stan czwarty stycznia. W jakie kapsuły ja bym zainwestował? I. Mm, zauważcie, jaką przeszliśmy mm, poniekąd e, ewolucję od rmr -ów. Na RMR-ach wszyscy mówili: kapsuły to kapsuły, kapsuły oddadzą, bo kapsuły, no to kurwa, są kapsuły, one zawsze oddają, nie? Poszliśmy e, na Sztokholm, gdzie. Ludzie mieli, nie, kapsuły już nie oddają, kapsuły to już nie jest to samo co yy, kiedyś, yy, kapsuły po prostu już przeinwestowane, za długo trwają promocje, kiedyś te promocje były krótsze. Potem przyszedł Antwerp i patrzyliśmy na to, Rmer nie oddał, bo ich było dużo, a Stockholm oddał, bo ich było mało, więc pewnie chodzi o supply, na pewno chodzi o supply. No, i potem przyszedł Antwerp, gdzie najbardziej się wybiły kapsuły, których było najwięcej. Zobaczymy do czego nas yy, ta nauka na błędach doprowadzi za rok, ale w tym roku <gryw> wydaje mi się, że mamy już wniosek, którym można powiedzieć, najlepiej oddadzą te kapsuły, które będą najchętniej otwierane przez community. Te, które będą najpopularniejsze. I idąc tym tropem, według mnie można stawić na y, trzy rozwiązania, i teraz tak. Ym, czym jest popularność otwierania? Popularność otwierania to jest tak naprawdę to, taka suma. Ym, co ciekawego może wylecieć z kapsuły, jak rozpoznawalne są drużyny w kapsule i jak ładne są te naklejki. Więc, gdybym miał iść statystyką ładności i ogólnie naklejania, to bym wtedy powiedział, że no najbardziej dominują wszystko legendy, nie? W sensie one pod względem naklejania dominują, no ale wiadomo, tych jest najwięcej. Pod względem ładności według mnie, powiedziałbym, że Pretendenci. I tu mamy też trzy drogie naklejki, którymi są holo, mouse, holo, clown, holo, 9z. Co sprawia, że chętniej ludzie będą je otwierać, chyba najbardziej opłacalne do otwierania w tym momencie, kapsuły. No i mamy jeszcze tego, tutaj, gadka, którym są kandydaci. No i tak, mamy na kandydatach ultra niski supply. Według mnie to już można powiedzieć. Supply są śmieszne, supply są strasznie niskie i to, według mnie, już po prostu jest coś, co nas grzeje w oczy. Jeżeli te supply'e się utrzymają, bądź wskoczą na przykład na pułap 100% większy niż jest, nie wiem, powiedzmy 150% więcej, ja w to inwestuję. Nawet, no, no, no widzicie ile ich jest, no, no to jest, są takie ilości, że w long termie to będzie musiało oddać, nie? Wiadomo, ludzie mają w ekwipunkach y, ty, setki tysięcy tych kapsuł, nawet więcej. Tylko y, y, pytanie, wiecie, ja też... Jeżeli chodzi o inwestycje, ja jestem tego zdania, że Po co mam inwestować teraz? Mogę, in... wiecie, promocja się zakończy No i co? Patrzysz sobie, gdzie jest ruch Wtedy, gdzie on się przemieszcza No i mówisz, o, jednak się pomyliłem Okazało się, że to nie legendy autografy, tak jak myślałem Tylko pretendenci autografy Kurde, mogłem być mądrzejszy, nie? No i ty sobie tak patrzysz na to przemieszczenie się ruchu Gdzie on jest no te mikrozmiany najczęściej, te, które teraz obserwujemy na Antwerpie. No i na pełnym wyjebaniu sobie że wkładasz tam pieniądze i tyle. No, to totalnie w dupie to masz. I, i co? I Fireant, i ESSA. Czego ci więcej potrzeba niby? Czy ja potrzebuję tę te, te opinię wydawać dzisiaj? No nie, ja sobie ją mogę wydać 3 godziny po zakończeniu promocji. Oczywiście wtedy będą pewnie napompowane ceny. Ale no chodzi mi po prostu o to, że... Promocja się zakończy, nie? Powiedzmy, przedwcześnie, powiedzmy, dzisiaj się kończy. No to ja już wiem. Promocja trwała mega krótko. Supply są mega niskie. To ma wysoki supply, to ma niski supply, to ma fajną cenę. Wszystko wiem, wszystko mam na tacy. Byle mieć pieniądze na koncie. Mam pieniądze na koncie. GITES, kupuję co chcę. Albo jeszcze lepiej, powiedzmy, widzę, że rośnie kapsuła pretendentów. To co robię? Dokupuję mouse. I co. No Widzę, że rosną kandydaci. No to dokupuję wtedy o, o Nation. No i koniec. I po co się tak napalać pod to? No po co? Ale... Gdybym miał dzisiaj wybrać kapsułę, w którą najchętniej bym zainwestował, to bym powiedział, że to będą pretendenci. Przez... Yy, to... Tak, dokładnie. Pretendenci w tej wersji. Ewentualnie legendy yy, autografy. Bo tam mamy te drogie autografy, jak zajął... A nie, nie, zajmu nie. No to też siła pretendencji, to przepraszam, bo myślę, że zajmu jest w legendach już w Vitality takie słabe jest. Eee, nie, to jednak pretendenci. Tam mamy Zajłu, cały team mouse, eee, ogólnie Cloud9. Nie, no wydaje mi się, że najfajniejsze drużyny, mimo wszystko są w pretendentach na ten moment że, chociaż tak szczerze mówiąc, to wszystkie yy, kapsuły mają coś ciekawego do zaoferowania i to nie jest tak, że jest to jakieś najgorsze ogniwo. No, powiedziałbym, że legendy wyglądają najmniej ciekawie, ale legendy to legendy. Zawsze będzie ich dużo i zawsze będzie na nie popyt, więc może to by było moje drugie miejsce. No i ciekawostka, to są kandydaci dla mnie. Yy, szczerze, gdybym miał inwestować, ja bym nie postawił na jedną kapsułę. Ja bym wolał kupić trzy, ale w różnych proporcjach. Na zasadzie, jakbym miał 100 zł, wolałbym, gdybym miał tylko kapsuły drużynowe bez autografów, to bym wolał na przykład mieć 50% w pretendentach, 30% w legendach i 20% w kandydatach. Tak bym chyba postawił. Na dzień dzisiejszy. Tak mi się wydaje. No ale to nie jest wiążące. Ja po prostu chcę, żeby ten film miał ten wydźwięk, że to nie jest nic wiążące. Że ja nie mam zamiaru powiedzieć, tak se kupi, tak będzie Git. Nie. Ci mówię, nie kupuj, nie będzie git, ale poczekaj. To tyle. Hej, pamiętajcie o skinsbanki.